Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Się dzieje na stole. Mamy dzisiaj piątek, więc losowo w piątki przychodzi czas na nagranie odcinka Się dzieje. Oczywiście na moim stole, oczywiście roślinne treści, porcja roślinnych porządków dzisiaj, ogarniania roślin. Nie może być inaczej. Spójrzcie, obiecywałam Wam w którymś z ostatnich odcinków, że zajmiemy się tym oto kubeczkiem, przepięknym kubeczkiem. Te różności tutaj poprzerastały niesamowicie. Ten kubek, mamy tu masę pięknych korzeni. Ja bym chciała to porozdzielać, bo tu rośnie kilka właśnie różnych okazów. No i trzeba będzie im dać swoje własne domki, czyli własne doniczki. Będę musiała tutaj delikatnie ten mech właśnie jakoś wydostać i w międzyczasie też porozdzielać tą plątaninę pięknych, zdrowych korzonków. Ten kubeczek tutaj już był mały, zdecydowanie za mały, jak możecie zobaczyć, ale rośliny w nim się miały całkiem nieźle, poza tym, że bardzo szybko wypijały wodę z tego kubka i po prostu zdarzało mi się już doprowadzać do niewielkiego przesuszenia, ale jeszcze takiego, które nie powodowało jakichś tam ubytków, strat w tych roślinach, więc myślę, że decyduję się tutaj w samą porę na to, aby w końcu zrobić z tym kubkiem porządek. Moim największym zaskoczeniem jest tutaj, są tutaj te sadzonki Syngonium Rai, które po cięciu, bo one mi się w witrynie trochę, wiecie co, zdziczało mi to syngonium, bo nie miało dużo światła. Ja je pocięłam i tutaj się wszystko przyjęło, także to bym chciała dosadzić do roślinki matecznej, która stoi na moim parapecie zachodnim. Natomiast co tutaj jeszcze mamy? Tutaj już mamy rośliny od Nikoli z Wymianki. Gdzieś tam w którymś odcinku na blacie w kuchni nagrywałam chyba taki odcinek wymiankowy z roślinami od Kasi i od Nikoli. I zaraz zobaczymy, co tu się od tego czasu zadziało. Nic mi nie padło, oprócz takiej rafidofory, która się nie chciała ukorzenić i zaczęła mi gnić. W tym kubku wszystko było ok. Jak widzicie, poprzerastało tutaj przepięknie. Mamy tu trzy rośliny. Także już działam, żeby to trochę tu poluzować. Jak jakiś korzonek się ułamie, no to nic się nie stanie, bo korzeni jest tutaj naprawdę dużo. O, proszę. I mamy na pierwszy ogień przepiękne Epipremnum Manjula Golden. Super, mogę je nawet pociąć na więcej sadzonek. Spójrzcie, uprawiam je tutaj od takiego listka i patrzcie, jak ono tutaj teraz pięknie się rozrosło, jakie ma przepiękne wybarwienia. Naprawdę fajne epi. Także ja sobie je na pewno tutaj potnę i dosadzę. Może na dwie części. Z kilku tutaj mamy węzłów korzenie, także ja to sobie podzielę. A na pewno sobie też odetnę ten szczyt, ten pięknie wybarwiony szczyt. Zobaczcie, ciekawe, czy te liście zostaną tak na dłużej, czy ta wariegacja kiedyś zniknie. I dam sobie to do tego samego kubka do ukorzenienia. Te wszystkie sadzoneczki, tu już mam dwie. No chodzi o to, żeby sobie zrobić gęstą roślinkę. Spróbuję to podzielić tak i z każdego tutaj tego węzełka powinno wyjść nowe oczko i powinniśmy mieć nowy pęd. Może trochę teraz ryzykownie. I tym sposobem mamy jedną sadzonkę, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Mam nadzieję, że mi się to ładnie właśnie wszystko poprzyjmuje. Na pewno te trzy sadzonki będą ok, się miały. W zasadzie to cztery. A te dwie wrócą do tego mchu, do tego samego kubka, żeby się ukorzenić. Także myślę, że tutaj już damy większą doniczkę.
ale najpierw sobie zrobimy tutaj troszkę porządku. Ten mech wraca, czysty, bez korzeni, sprawdziłam. Tutaj sobie od razu dajemy te dwie sadzonki, szczytowa i pędowa, przepiękne. I zaraz sobie tu jeszcze bym troszkę mchu może odzyskała. Na przykład z tego filodendrona Rio, który musi trafić pod lampę. O! Który musi trafić pod lampę na pewno. Do witryny. Bo trochę mi się tutaj zaczyna, z tego co widzę, buntować. Mam tutaj dokładnie na myśli ten regres. Philodendron Rio charakteryzuje się takim kremowym kolorem, takimi paskami, które idą przez środek. Mogą to być takie bardzo spektakularne wybarwienia, natomiast tutaj jest trochę słabo. Więc ja sobie też go potnę i też ukorzenię. Na pewno to, co się już tutaj nie wybarwia, będzie ucięte w tym momencie. I po prostu sobie to dokorzenię. Może nawet razem z tym Epi. Czemu nie? A tutaj teraz mamy jeszcze przepiękną Monsterę Mint. Monstera Adansonii Mint. Dostałam taki właśnie taką pędówkę z liściem. I jak to Monstera Adansonii przepięknie się ukorzeniła. Spektakularne korzenie wyprodukowała. Jak najbardziej. Trochę tutaj białych korzonków powyrywałam przy rozdzielaniu. No ja w sumie już mogę to tak zostawić. Naprawdę bardzo ładnie się ukorzeniła. Ona posiada właśnie takie fajne, miętowe wybarwienia na liściach. I ona sobie też pójdzie do na pewno jakiegoś większego kubka, na przykład do keramzytu. Coś tutaj zaraz wymyślę. Resztę mchu, który tutaj mam, wykorzystam sobie właśnie do ukorzeniania tego Epi Manjula Golden oraz Philodendrona Cream Splash. Ja sobie ten kubeczek trafi do witryny. Na pewno. Trochę jeszcze suchego mchu sobie tu dołożę, później zwilżę. O, może sam sobie zaciągnie, ale żeby to się tak, słuchajcie, lepiej trzymało. I tutaj są sadzonki do ukorzenienia. Odstawiam sobie już dalej. Dobra, tutaj mam to moje Epi. Można już temu dać trochę większą doniczkę. Większą doniczkę, czyli jaką? Na przykład taką. Zobaczymy, jak to sobie tam będzie dalej radziło, ale już z takimi czterema listkami, jak one sobie wystartują z tych pędówek, to może być o wiele ciekawiej. A jeszcze jak się ukorzenią tamte dwie sadzonki i sobie je dosadzę, to już w ogóle będzie pięknie, cała doniczka Epi Perennum Manjula Golden. No i mój Philodendron Rio obcięty do ostatniego listka z wybarwieniem, jak widzicie, będzie sobie żył teraz w jakimś małym kubeczku. Jeszcze nie wiem jakim i po czym. Chyba już wiem. Na chwilę sobie musi tutaj poczekać na boku. Weźmy sobie teraz tą monsterkę.
To jest już, słuchajcie, tutaj większa roślinka, dlatego dam jej odrobinę większy pojemnik. No, myślę, że ona tutaj będzie na pewno szczęśliwsza, bo ma teraz o wiele więcej wody, także tak szybko jej się po prostu nie wyczerpie zapas wody, także ją już sobie też odstawiam, żeby nam tutaj nie szalała w kadrze. A do kolejnej doniczki, którą sobie tutaj przygotowałam, może sobie w niej spokojnie zamieszkać mój Philodendron Cream Splash. To są sadzonki, które cięłam. Tego filodendrona kiedyś dostałam od Damiana z Zielonego Okna. Tutaj jest matecznik, który mi wyrósł. Jest o wiele bardziej ładnie wybarwiony. Rósł blisko lampy. Całkiem ładnie wygląda i też myślę, że fajnie tutaj by było dać mu większą doniczkę już, jakąś podpórkę, i żeby sobie wywędrował gdzieś w pobliżu okna. Myślę, że jest już na tyle duży, że nie będzie musiał rosnąć w witrynie. Także taka zmiana tutaj będzie. Oczywiście nadal będzie rósł w gruzie. Słuchajcie, pięknie ukorzeniony, zdrowiutkie korzenie. Mam tutaj nawet chyba więcej niż jeden pęd. Zaraz zobaczymy. To jest jeden, dobra. Nawet troszkę głębiej mogłabym przy tych korzeniach go posadzić. Właśnie na wysokości 1/3 doniczki, także spokojnie on tutaj może się ładnie rozłożyć. Mam też przygotowaną podpórkę dla tego filodendrona. Zobaczcie, bez mchu, taki palik z Plantastic, który kiedyś kupiłam za kupę kasy, ale nie korzystałam z niego jakoś bardzo. Tu sobie go będę musiała jakoś przyczepić. No i teraz bym też chciała obsadzić sobie ten palik tą rośliną. Tylko najpierw zasypiemy część. Także z witryny wychodzi mi nowa, pełnowymiarowa roślinka. No i tu są sadzonki, które właśnie ukorzeniałam w witrynie. Chciałabym zobaczyć, jak one się mają. Ukorzeniałam je w mchu. Także, pięknie. O, muszę powiedzieć, że korzeniska są tutaj zacne. Idzie nowy listek. Spójrzcie, jakie ładne dwa korzenie. Już sobie spokojnie, myślę, ta sadzonka da radę właśnie na wolności. Tutaj mamy już jeszcze drugą. No nie spodziewałam się, że to się tak ładnie wszystko pokorzeni. Pięknie. Spójrzcie tylko. Bardzo ładnie ukorzeniona roślinka. Też sobie już wędruje tutaj. I znowu kolejne, trochę mniejsze korzonki. Trzecia roślinka. Ale myślę, że też da radę. Damy ją tutaj może z boku. O. I co my tutaj jeszcze mamy? Taki szczyt, który zregresował. I ja go też obcięłam właśnie z myślą taką, że on by może mi się jeszcze gdzieś nawrócił. Ale może sobie też gdzieś tam rosnąć. Też ładnie ukorzeniony. Na tyłach doniczki i gdzieś tam zagęszczać. Może się z czasem jeszcze gdzieś tam kiedyś obudzi ta wariegacja, jeśli nie, to trudno. Długie, ładne korzeniska.
Także będzie robił tutaj z tyłu za tło. A póki co zbieram sobie tutaj całość i zasypuję. No słuchajcie, efekt mi się bardzo podoba, zobaczcie. Philodendron Cream Splash. Mam nadzieję, że będzie też się tak ładnie wybarwiał gdzieś na parapecie, na jasnym parapecie. No będzie w hydro, więc będę tutaj go obserwowała, czy się z nim nic nie dzieje, bo parapety mamy teraz już zimne, niestety. To nie jest to, co wiosną, latem i jesienią. Ale słuchajcie, choje na razie dają radę. Może i ten filodendron też sobie da radę, także dajcie znać, czy macie tego filka u siebie, czy Wam się podoba, tak jak mi podrośnie jeszcze filodendron Rio, to zobaczymy, czym one się różnią. Także jedna, w sumie to kolejna roślinka jest już gotowa. No i tak szczerze mówiąc, to w ogóle dla tego Cream Splasha miałam przygotowaną inną doniczkę, trochę większą. Ale już dobra, niech będzie jak jest. Tutaj mi się ten mech przyda do ukorzenienia na pewno innych roślin. Ok, albo nawet sobie ten... dobra. Tutaj mam po Cream Splashu kubeczek i mój Rio sobie wyląduje właśnie w miejsce tego Cream Splasha do gruzu. Będzie wisiał blisko lampy w witrynie i zobaczymy, jak mu dalej pójdzie rośnięcie. Mam nadzieję, że rozrośnie się w tym miejscu równie ładnie co Cream Splash, którego przed chwilą widzieliście. Dobra, roślinka posadzona. Odstawiam ją tutaj chwilowo do tego mchu. Wrzucę sobie sadzonki Syngonium Rai, żeby mi po prostu nie podeschły. Niech to sobie siedzi właśnie w wilgotnym mchu. Dobra. I teraz, moi drodzy, co my tutaj dalej mamy do zrobienia? Na pewno mamy do posadzenia moje anturium, które już było w kilku ulubieńcach, było w ogóle już wszędzie, gdzie mogło być, bo jest jednym z moich ulubionych antków. Spójrzcie, jaki piękny listek, najnowszy. O. Jest to Anturium Crystallinum z Besse CF hybryda. No i niestety ono rosło właśnie tutaj w takim malutkim kubeczku, w którym hoduję je od nasionka. Nasionka skiełkowanego w sumie do jednego małego listka i po prostu w tym samym kubku już wyrosło do tak dużej, fajnej rośliny emkowej. Zobaczcie, w tej doniczce na pewno mu będzie lepiej, a też nie będzie mi przesychał. Nie będzie mi tak przesychał jak w tym małym pojemniku. Tutaj mam akurat gruz zmieszany właśnie z mchem. Taka fajna mieszanka. Zobaczcie, jeszcze niedawno ta roślinka miała takie malutkie listeczki. Natomiast te dolne sobie tutaj listki obrywam już, te najmłodsze, bo ją chcę sobie posadzić głębiej, gdzie jest tutaj dużo tych korzeni powietrznych. Tam akurat ten pieniek rośliny jest dosyć cieniutki jeszcze właśnie z tych młodych czasów, z czasów dzieciństwa można powiedzieć. A teraz już roślina będzie mogła, z tego pędu roślina będzie mogła sobie rozwijać nowe korzenie, które ją wzmocnią w razie, w miarę wzrastania. Ja też nie będę sypała do pełna, tylko tyle, ile trzeba, aby tu ją ładnie ustabilizować.
No i dobrze, myślę, że jest fajnie. Spójrzcie, roślinka w pełnej okazałości, w nowej doniczce. Pięknie to wygląda. Także już powoli do przodu idziemy z antkami też. To było takie najbardziej wołające o pomoc. Co my tutaj jeszcze mamy na dzisiaj? Ano mamy, moi drodzy, mamy, słuchajcie, dwie rośliny piękne od Kasi, które mi się przyjęły, które mi się ukorzeniły. Zobaczcie, to aż się w kadrze nie mieści moje syngonium Chiapens. Oraz Philodendron gigas, który zaszczycił mnie takim pięknym, młodym listkiem. I o ile chciałabym, aby ten Philodendron gigas został w tym kubku w witrynie, tak Chiapens jest już na tyle, jak widzicie, duże i mocne, wypuszcza piękne korzenie powietrzne. W sumie mogłaby nawet sobie ten szczyt tutaj ciachnąć, ale jeszcze, słuchajcie, poczekam, niech sobie to rośnie. Nie mam teraz pojemnika na ten perlit. Dobra. Najwięcej korzeni ma oczywiście Chiapens. A gigas rośnie sobie na takich korzonkach. Piękny jest. Nie wiem, czy go zostawić w tym perlicie, jak mu tak dobrze szło, czy raczej już dać mu gruz z mchem na przykład. Na pewno go jeszcze tutaj zostawię, ale przesadzę go do gruzu z mchem. Myślę, że to tak zostawię. Zobacz, Kasiu, jaki piękny listek tutaj się wyprodukował. I co zrobić z tym syngonium Chiapens? Fajne ma te korzeniska powietrzne, naprawdę. Tutaj bym mogła z powodzeniem to ciachnąć i sobie dokorzenić, żeby było gęściej, ale jeszcze poczekam. I co tu z nim teraz zrobić? Mam tu taki kubek z otworami fajny, który został mi chyba po dubi od Eweliny z kanału Ewelina i jej dżungla. Ewelinko, pozdrawiam Cię. No i sobie to syngo chyba posadzę do tego kubka. Część korzeni tu była przesuszona. Jakby mnie czasem gdzieś przytykało, to wybaczcie, jeszcze głos. Głos mam po prostu pogrypowy. Ale jak widzicie, powoli wracam do żywych. Jakoś tam specjalnie bardzo nie będę oczyszczała tych korzeni. Bo czy perlit, czy gruz, to wszystko jest to samo. No i ta roślinka tutaj mi będzie potrzebowała podpory, słuchajcie. Nie wiem jeszcze, jaką podpórkę jej wymyślić, muszę się zastanowić. Natomiast nie jest to zadanie na teraz. Ona też sobie z witryny już spokojnie może wywędrować, na przykład na regał. Syngonium Chiapens. Przepiękny, niech sobie ładnie dalej rośnie. Jeszcze do niego na pewno wrócimy. Jeszcze mu tutaj wsypię troszkę tego gruzu, żeby się ładniej trzymało. Kolejna rzecz, jaką sobie zrobimy, to posadzenie mojej hoi Nuna z sadzonkami tej hoi, które mam tutaj. Spójrzcie, do jednej doniczki, żeby to już miało ręce i nogi. To jest matecznik, który przyszedł w mchu i to sobie tak w mchu dalej rośnie. Ja tego nie rozdzielałam. Nadal ma się to dobrze. I co znowu z tym perlitem?
ładnie się poukorzeniały te sadzoneczki. Także je po prostu wyciągam. Po prostu mi chodziło o to, żeby ta roślina była trochę gęstsza. I myślę, że mi się to gdzieś tam udało. No teraz ją wsadzę do dużej znowu doniczki. Jako już taką właśnie większą, pełnowymiarową roślinkę. Zobaczcie, zwłaszcza w chojach lubię ten właśnie efekt, jak sadzę z małych kubków do większych doniczek i po prostu choja nabiera zupełnie innego wymiaru. Myślę, że ta nuda i Philodendron Cream Splash zrobiły tutaj największą metamorfozę. Przeszły największą metamorfozę. Dobra, odstawiam sobie tą nunę na bok. Ona już jest posadzona. Trochę nam się tu bałaganu zrobiło, ale to nic. Dobra, co tam jeszcze zostało? Kolejna rzecz, którą się właśnie miałam zajmować, opowiadałam Wam właśnie przy okazji turu po moim regale Vizio, że właśnie ta hoja Lauterbachii ma gdzieś tam swoje sadzonki wyodrębnione, ucięte w ukorzenianiu. Ja je muszę odszukać i też właśnie to się teraz stanie, czyli tutaj widzę, mam sadzonkę też hoi Susuela, która potrzebuje wrócić do perlitu, żeby się ukorzenić, bo słabo wygląda w sumie. Tutaj mam ukorzenioną i rosnącą już sadzonkę hoi Natalii. I malutką sadzonkę hoi Fuvuaensis. To jest ten szczyt, który ucięłam, bo ona mnie wkurzała, ta hojka. I po prostu zasypię to. Niech się to jeszcze gdzieś tam ukorzenia. Natomiast hojka Lauterbachii, akurat dwie sadzonki ładnie rosnące. O, i bardzo ładnie ukorzenione. Jak widzicie, hoja Lauterbachii pięknie się ukorzeniła. Ja ją cięłam sobie na dwie w momencie, jak dostałam właśnie tą hojkę od Krzysztofa podczas naszej wymianki i sobie tu docięłam. Jest jeszcze jedna, tylko ona mi tu gdzieś zaczyna marnieć, bo była srogo przesuszona ostatnio przeze mnie. Ale nie, mleczko jeszcze jest, więc nawet nie musiałam tego obcinać. Także, moi drodzy, mamy tutaj czwartą i ładną trzecią sadzonkę. I tą hojkę, no już jest jej na tyle dużo, że też ją sobie chcę posadzić do osobnego kubka. A nawet doniczki, nie kubka. Tak powiem. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To jest nasza największa roślinka mateczna. I tutaj już mniejsze, można powiedzieć. No dobra, słuchajcie, hoja Lauterbachii posadzona. Całkiem niezły efekt. Naprawdę jest to przeurocza roślina o takich misiowatych, mięciutkich listkach. Także no, mam tutaj cztery sadzonki, coś się dzieje. Wszystkie cztery sadzonki podjęły wzrost. Powstały one właśnie z tej jednej roślinki, którą cięłam kilkukrotnie. Także muszę wysłać zdjęcie do Krzysztofa na Instagramie, pokazać mu, jak tutaj sobie ta roślinka od niego fajnie radzi, jak tutaj się zrobiło gęsto. Ja lubię właśnie takie bardziej gęściochy. Także mam nadzieję, że ładnie mi to wszystko poodrasta i jeszcze sobie będę to na wiosnę cięła i znowu dokorzeniała, dosadzała, bo ta hoja naprawdę fajnie się ukorzenia i jest taka dosyć łatwa w uprawie. Także hoja Lauterbach jest posadzona, już nie mam gdzie powoli odstawiać tego wszystkiego. Natomiast hoję Fidschi muszę z pękniętego kubka
przesadzić też do osobnej, pięknie się ukorzeniła, do osobnego kubeczka, wiecie. Ten jest pęknięty, więc może sobie w tym zostać. Ja już mam piękne, zdrowe korzonki. I wiecie, tutaj po prostu przy tej Hoi Fici będzie taki myk, że ona była troszkę też poszkodowana do tej pory. Była do tej pory poszkodowana, bo była troszkę przysłonięta właśnie przez Hoję Lauterbachi, a teraz mamy, moi drodzy, a teraz uzyskała taką, wiecie, totalną autonomię, jest sama w swoim kubeczku, nikt jej nie będzie zabierał światła przede wszystkim, bo wody im raczej zawsze starczało. No, także fajnie. Hoja Fici, czyli CMF8, dorobiła się swojego własnego mieszkanka. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, a którą chcę też bardzo zrobić, to jest mój filodendron. Nie uwierzycie, zgadujcie, co to jest za filek. To jest filodendron Atabapuense. Tutaj z jego ogryzka też tutaj sobie wyhodowałam właśnie w szklarence Akerbar kolejnego Atabapuense i chcę je razem tutaj połączyć do małej doniczuszki. No i sobie tutaj jeszcze rośnie moje Anthurium Polis Histum od Claudii, którą również serdecznie pozdrawiam. Tutaj mamy tego antka właśnie z jednej takiej pędówki. Ja nie dawałam temu szans, ale przyjęło się. I te małe roślinki muszę sobie teraz rozdzielić i posadzić tutaj do mniejszej doniczki, ale już tutaj do zwykłego bigosu ziemnego to poleci. Właśnie znalazłam tą rafidoforę od Nicoli, która u niej się nie chciała ukorzenić. Słuchajcie, jednak puściło coś u mnie. Także no, Nicola, udało się. Nie wiem, jak to teraz dalej tutaj poprowadzić, ale po prostu coś tu zaczęło rosnąć, co bardzo mnie cieszy. Tutaj jest właśnie ten ogryzek Atabapuense, który mi wystartował ładnie. Są korzonki i to rośnie, tak jak widzicie. Tu jest ogryzek chyba Monstery Obliki, właśnie też od Nicoli, który sobie tam wrzuciłam w mech i jeszcze nic się z nim nie dzieje, ale zostawię. Zostawię, bo kto wie. Natomiast Anthurium Polis Histum bardzo ładnie się ukorzeniło. I ono sobie na razie zostanie w tym kubku. Jak najbardziej. Także Anthurium Polis Histum, piękna roślina, trochę przypominająca Begonię Luxuriens, jest już tutaj ładnie posadzona. Mogłabym też sobie to wszystko podleć, żeby pamiętać. Natomiast tutaj jeszcze bym chciała teraz wydostać tego malucha z ziemi. A maluch w ziemi jest dodatkowo w takiej siateczce. Spójrzcie, taka siatka jednak trochę utrudniała wzrost korzonków i samej rośliny. Mam więc dwie takie, słuchajcie, sadzonki. No i zobaczymy, jak to dalej będzie rosło. Jak na te korzenie i na te potrzeby, to tutaj powinno to na tą chwilę wystarczyć. No i jak widzicie, to jest naprawdę maleństwo, więc na pewno sobie ta roślinka wróci do witryny. Fajnie to wygląda, jest takie urocze maleństwo dwusadzonkowe. No i niech sobie dalej rośnie. Mam nadzieję, że się przyjmie, zwłaszcza ta sadzonka hydroponiczna, bo miała dosyć małe korzonki, więc zaraz tutaj będę musiała sobie to, słuchajcie, podlać, żeby mi to nie wyschło. Wraca sobie to do swojej osłonki. Filodendron Atabapuense. Nawet gdzieś tutaj już wypuścił jakiś taki większy listek. Nie wiem, czy to stary, czy młody. No. Ciekawe, co to z tego będzie kiedyś. Nie spieszy mi się, niech sobie rośnie swoim tempem. No i teraz co z tą rafidoforą? Rafidofora Corstalli czy coś takiego? Muszę ci, Nicola, właśnie wysłać zdjęcie tego, jak to wszystko ładnie poszło. Na razie sobie to wywędruje w mech. Ogryzek Monstery
obliki też idzie w mech. No i moi drodzy, to by było wszystko na tą chwilę. Mamy posadzone piękne rośliny, mamy porobione porządki, także misja na dzisiaj jest wykonana. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, muszę tutaj posprzątać teraz ten bałagan, porozstawiać rośliny w docelowe miejsca. Przybyło mi kilka takich pełnowartościowych sadzonek, tak jak Philodendron Cream Splash, Hoya Lauterbachii, Hoya Nuna. Także muszę im zaraz tutaj gdzieś na parapetach poznajdować miejsca. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was na kolejny odcinek już niebawem. Mam nadzieję, że Was nie zabraknie i że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do zobaczenia już niedługo. Pa, pa, pa.